powiedzmy trochę o miejscu, w które jedziemy. Może na początek chciałbym zaznaczyć, że zdarzyło się to, co zdarza się rzadko, czyli jesteśmy w komplecie. Także fajnie się składa, pogoda nam dopisała, jest zajebiście. A jedziemy w tym momencie do Mławy odwiedzić Cegielnię. Podajecie kamerę, to możecie odłączać, nie? Na chwilę. No ja wiem. Bo macie leża się do chyba. O gorszym się wchodziło. Jak runę. To jest jeszcze solidna. Ten. Solidnie. Tutaj napadało śnieg. Widzimy dachówki gliniane.
cegły, z którego został budynek wzniesiony, jak również i dachówki, zostały pewnie wykonane w przedsiębiorstwie, które jest jeszcze na tym terenie. A tutaj mamy jakieś odchody, czyli coś tutaj regularnie bytuje. Chodźmy jeszcze tam. Dobra, weź to ode mnie. No. No, okienko jest. Ale no, pozostałości po ulu. Pani miłeś tą wieżę? Salmona? To mówię, że na słońce świeci. Ja zobaczę, jak kapie woda na tę blachę. Chcesz się do piwnicy? Oczywiście znany nam jest powietrze i jego smak. Wielkie to nie jest. Azji, uważaj na głowę. No, na chwilę obecną chyba służy jako przechowywalnia skup butelek. Albo skup butelek. Ktoś swoje skarby przechowuje na później po prostu, nie? Jak podrożej o butelki w skupie. Pójdzie i będzie zbija fortunę. Nie no, spodziewałem się po tym budynku nieco większej piwnicy. Ale okej, jest. Przynajmniej przez krótką chwilę byliśmy pod ziemią. Obejdźmy to, a potem będziemy już szczegółowo sprawdzać.
jest komin, czyli tutaj było wypalanie. To jest właśnie zrobione już... Co jest najlepszą reklamą cegielni? Cegły. No i tu mamy ich dużo. Ale nie, to jest racja, wiesz? Cegiel nie przecież budował się z własnych cegieł. Schody nas nie lubią. O nie. Ale pogód jest taki, że mało jest tutaj rzeczy, które zechcą nas polubić. Tak tędy weszliśmy i obraliśmy drewniane schody, które są za nami. Teraz w miejscu, gdzie wcześniej była pokrywa dachu, ale dach w jakiś tęgnych okolicznościach zniknął. Natomiast miejsce dosłownie wygląda jak... Zagajnik. Jak zagajnik. Nasze ciechanowskie błonie tak wygląda. To co, idziemy na spacerek po lesie? Chodź. Tylko uważaj na te dziury, bo to nie są ludzkie ślady, tylko to są dziury w tym... w tej kondygnacji. Dlatego ja idę za tobą. Są te miejsce. Widzisz? Wycięte drzew? Nie, to nie są wycięte drzewa. Nie. To są albo zburzone, albo niedokończone w ogóle kolumny ceglane. Wystaje ich całkiem dużo. Tak jakby, nie wiem, rozpoczęli pracę nad kolejną halą i to miały być, wiesz... skończyć. Albo ją zburzyli doszczętnie. Chociaż te cegły wyglądają na nowsze, na takie już, wiesz, pustaki. Tak zwane. Z wydrążonymi dziurkami, wiesz, w środku. Baliśmy, że się może zarobać tam podłoga pod nami, nie? No, no. Kurze, jakie to jest solidne, nie ma nie podobać. Szczególnie te dziury tutaj, nie? Znaczy, no, ale... Co to było za pomieszczenie? Bo one jest całkiem duże, jest duża ilość takich... Nie. Trochę jak na zamku u nas, nie? Spójrz, nie? I wiesz, i stojąca postać dla tak, na przykład, coś tam. Była ściana. Kiedyś. Miło. Między tymi dwoma budynkami. Kłaste do nieba. Te cegły leciały. Może tam? To jest magazyn. A może. Jakieś taśmociągi, co? Coś ty stylu? Ale to jest dobre miejsce na nagranie tego właśnie. Będzie możliwość zejścia na kładko tam, to ja to zrobię. Wezmę kamerę i przejdę po piekłace na dworze i wejdę na ten dalej już nie chcę. Wiem, że ta kładka jest w takim stanie, że lepiej, żebyśmy się nagrywali. O Przemysławie. Bo nie zobaczysz jakieś dziury, jakieś pęknięcia, nie wiesz jaka to jest podłoga, nie wiesz nic. Po matce. Ale dzięki temu jest tak fajniej, bo grzeje bardziej. Ten element nie wiadomo. Też masz bryki z polaryzacją? Słag. Tylko ja nie mam. Swoją drogą. Lennon mode. Lennon mode activated.
Wbijamy. Chłopaki, odśnieżujemy schody. Na górę. Już? No dobra. W plecach możesz mi rzucić teraz. Tego się nie ma. To jest ten gołąb, to jest ten. To jeszcze na ścianę może jakoś się no, a tutaj jest też się tego razu. Masz tu podobnie i tutaj masz ten dzierżyn. Jest tam jeszcze to... To właś. No nie wiem, myślałem, że wciągnął wielki. Rzucę ci go. A co masz w środku? Co w środku masz? Wiesz, pewnie na kamerze nie będzie tego słychać, ale w niektórych miejscach, jak się tutaj chodzi, słychać jak kapie woda. Na dodatek ciepło słońca, którego nie czułem już od bardzo dawna. Dajesz mi takie delikatne odczucie tego, że wkrótce już będzie wiosna. No za jakieś 3-4 miesiące. No nadal uważasz, że spekulacje meteorologów się sprawdzą? Bardzo dobrze. Lato to było zajęte. Nie wiem, chmary? W tym zdaniu to chmary? Już chmary. A ja nie wiem, że nie ma jeszcze ktoś jak upada. Do daleko nie mamy, kiedyś można to wrócić. To. Fajnie. Nie centralnie nad głową. Jaki nawis. Nie no, wyjrzyj sam, nie bój się. Pokaźny? O, ten jest fajny. Sam bliżej. To okno. Wejście? No nie, okno jakieś. Czyli wychodzi na to, że będziemy tam te strony, gdzie tu pieszo, prawda? Tu wypalane z niego chyba. Na dole był płomień, wiesz. A może nie? Czy cegły zakopały? Miały taki proces, gdzie stygły albo coś? To tu mogły stygnąć, nie? Wątpię. A tak wygląda. Chociaż. Na dole. Na górę, na górze w każdej z tych kartazji. No gdzieś tam. Nie. Spójrzcie po światło. Zobacz, jakie fajne. No? No graj, jak to ładne. Ja przez cały też się ciągnął. Klub.